Dobry wieczór, szczęść Boże. Nazywam się Mikołaj Czech i pragnę serdecznie powitać wszystkich Państwa obecnych w tej pięknej sali Oblackiego Centrum Młodzieżowego Niniwa w Kokotku koło Lublińca. I od razu w imieniu organizatorów koncertu pragnę podziękować ojcu Tomaszowi Maniura za gościnę, której nam tutaj użyczył. Spotykamy się tu dzisiaj z dwóch powodów. Po pierwsze, mamy czas wspaniałych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, co już samo z siebie skłania do wspólnego kolędowania. Po drugie, chcemy uczestniczyć w narodzinach nowego projektu muzycznego, który został nazwany Pagretto. Choć nazwa ta brzmi trochę jak jakaś włoska potrawa albo bliżej nieokreślony termin muzyczny, to tak naprawdę nie oznacza ona nic szczególnego. Pagretto to po prostu zlepek trzech sylab, będących początkiem imion naszych dzisiejszych artystów. I tak pierwsza sylaba pa to Patrycja Wilk, główna wokalistka i założycielka zespołu. Grę to Grzegorz Lesik, autor tekstów i muzyki do wszystkich utworów oraz wokalista i gitarzysta. I wreszcie końcowa sylaba nazwy, tto, oznacza dwóch Tomaszów, czyli Tomasza Polewczyka, wokalistę i gitarzystę oraz Tomasza Wilka, szefa organizacyjnego zespołu. Wraz z zaproszonymi muzykami i chórkiem zespół Pagretto zaprezentuje dziś dla Państwa premierowe wykonanie utworów zebranych na płycie zatytułowanej Pachnące piernikiem pastorałki. Szanowni Państwo, powitajcie ich ciepło, bo to ich absolutna premiera. Przed Państwem zespół Pagretto. Jako pierwszy utwór zostanie wykonana pastorałka Ogłosić nowinę. Słowa i muzyka Grzegorz Lesik, aranżacja Mikołaj Bienek. Przed Państwem zespół Pagretto.